Cześć. Dzisiaj Wam opowiem, jaki najlepiej motocykl dla 11-latka wybrać. Mam tu dwa motocykle, czyli KTM SX65 i MRF HQ 140. Jeden to dwusów, drugi czterosów. Ten 5000, nówka sztuka ze salonu. Ten 5000 także, mocno używany. Mam dwa, więc powiem Ci teraz, którego bym wybrał. Co jest fajnego w KTM-ie? Sprzęgło na pewno gładziutko chodzi. Amortyzacja. I skrzynia biegów, tak jak w dorosłym motocyklu. Jedynka w dół, wszystkie inne biegi w górę. I pomiędzy jedynką a dwójką jest luz. I w dodatku łatwo się odpala. Kolejnym plusem jest łatwo go chwycić kolanami i jest lżejszy. Lekki, że w normalnej sytuacji mogę go chwycić tak jak ja to zawsze chwytam kierownicę, zasiadełko i bez problemu go podnoszę. Waga to jest 60 kg. Z tego, że jest lekki, łatwo nim się rzuca na lewo i prawo. Jedynymi dwoma minusami jest to, że to jest krosówka i nie ma nóżki i za to używany jest drogi. To teraz zakładamy trójkąt i przechodzimy do MRF-u. Zawieszenie, powiem tak, zawieszenie, że to jest pit bike, jest to przeznaczony motocykl dla starszych i cięższych rajderów, dlatego zawieszenie jest mocniejsze. No ledwo co się ugina. Skrzynia dla pierwszych rajderów jest to plus, bo wszystko jest w górę. Ja już jestem przyzwyczajony do KTM-a, który ma jedynkę w dół i wszystko wyższe w górę. No, ale za to w MRF-ie jest łatwiejsze to, że po prostu można tylko w dół cisnąć i już ma się luz. Sprzęgło chodzi trochę gorzej. Nie tak leciutko, że ja mogę se chwycić dwoma paluszkami, niby dwoma palcami zaciągnę, ale nie do końca. A tak to w KTM-ie byłbym w stanie zacisnąć do końca dwoma palcami. Nie wiem jaka jest waga, ale zobaczcie, czy ciężej, czy... O kurde. Tak samo łapię za kierownicę, za siodełko i... O Jezu. Niby taki motorek, niby cały jest goły tutaj, niż KTM, ale jednak na moje oko i na moje ręce jest on cięższy. Jest on szerszy, więc gorzej go złapać kolanami. Wystaje filtr powietrza i kopka, więc to trochę gorzej. Plusem jest to, że ma nóżkę i można go postawić. I stoi. Następnym minusem jest to, że ciężej go się odpala i często muszę wołać mojego tatę, żeby mi pomógł. I jest strasznie, ale to strasznie głośne. Próbuję. A włączyłeś ten pstryczek? Tak. Dobrze. Jakbym miał podjąć decyzję, czy używanego motocykl za 5000, czy nowiutkiego z salonu za 5000, także mój ostatni werdykt to używany, niby jest przy nim więcej pracy, szybciej się zepsuje, ale jednak to jest warte tych pieniędzy i tych napraw.